Witajcie na kanale Piesologii. Ja nazywam się Kasia, a to jest Wektor. Dziś chciałam Wam pokazać, jak przygotować zdrowe domowe ciasteczka dla Waszego psa. Mój przepis jest bardzo prosty i szybki w wykonaniu. Do tego możecie zmieniać składniki, tworząc własne smaki, własne odmiany tych ciasteczek. Bazę do ciasteczek stanowi mąka, jajko oraz olej. I do tego dodajemy ryby, podroby albo warzywa i owoce, w zależności od tego, co mamy akurat w lodówce i co nasz pies najbardziej lubi. Dodatkowo dodaję też zioła i przyprawy. Dziś chciałam Wam pokazać, jak przygotowuję trzy opcje smakowe dla mojego psa. Będą to ciasteczka bananowo-cynamonowe, tuńczykowo-miętowe oraz wątróbkowo-pietruszkowe. Potrzebne nam będą banany, cynamon, olej, ja użyłam lnianego, jajka oraz mąka. Dodaję dwa banany, około łyżkę, płaską łyżkę cynamonu, oraz łyżkę oleju. I to wszystko razem blenduję blenderem. Możecie oczywiście rozgnieść wszystkie te składniki widelcem. Chodzi o to, żeby dobrze je połączyć. Używam oleju lnianego, tłoczonego na zimno, ponieważ zawiera on dużo kwasów omega 3 i 6 oraz witamin. Natomiast możecie użyć innego oleju, na przykład słonecznikowego, rzepakowego. Dobry dla psów jest też olej z łososia oraz z wątroby dorsza. Następnie dodaję jajko oraz mąkę i zaczynam to wszystko sobie mieszać. Ja stosuję mąkę owsianą. Zalecana jest też mąka orkiszowa lub ryżowa, natomiast niezalecane dla psów są mąki kukrydziane i pszenne, a to dlatego, że psy nie za dobrze trawią zboża, a na kukurydzę potrafią być uczulone, dlatego lepiej jest zastosować mąkę owsianą lub orkiszową. Mieszam wszystko do uzyskania takiej oto konsystencji. Następnie wykładam w blachę papierem do pieczenia. I przekładam całą naszą masę na blachę. Ciasto trzeba w miarę równo rozprowadzić, tak żeby powstała równa, niezbyt cienka warstwa. Ciasto wkładam do wcześniej nagrzanego piekarnika do temperatury 160 stopni i piekę około 15 minut. Mąka owsiana daje ciastu takiej fajnej sprężystości. Następnie kroję upieczone ciasto na pojedyncze ciasteczka. Ja chcę, żeby one miały około 1 na 1 cm. Będę je używać jako smakołyki do codziennych naszych treningów, dlatego nie chcę, żeby były za duże. Tak wyglądają gotowe ciasteczka. Do ciasteczek tuńczykowo-miętowych potrzebujemy oczywiście tuńczyka oraz miętę i naszą bazę: olej, jajka, najlepiej zerówki oraz mąkę. Podobnie jak poprzednio dodaję wszystkie składniki do miski. Miętę można wstępnie rozdrobnić. Ja ją później zblenduję, natomiast jeżeli nie macie blendera, możecie ją posiekać nożem. Dodaję całe jajko.
łyżkę oleju. I to wszystko dosyć dokładnie staram się zmiksować. Dodaję szklankę mąki. I mieszam wszystko do uzyskania takiej dosyć gęstej konsystencji. Blachę wykładam tym razem folią aluminiową, ponieważ zabrakło mi papieru do pieczenia, ale folia sprawdza się tutaj równie dobrze. I ciasto wykładam na blachę. Następnie rozsmarowuję je, tworząc taki placek o grubości około 0,5 cm. I wkładam ciasto do nagrzanego wcześniej piekarnika na 15 minut na temperaturę 160 stopni. Po odczekaniu, aż placek troszkę ostygł, usuwam folię, tak żeby pies jej później nie zjadł. I kroję placek na ciasteczka odpowiednie dla mojego psa. Kroję najpierw takie podłużne pasy, potem sobie kroję w poprzek i w ten sposób uzyskuję elegancką kosteczkę. To mój mały asystent. Testuje jakość składników. Ciasteczka nie zawierają żadnych konserwantów, dlatego powinny być trzymane w suchym miejscu, zamknięte na przykład w słoiku i powinny zostać zjedzone w przeciągu kilku dni. A tak wyglądają gotowe ciasteczka. Potrzebujemy wątróbkę, pietruszkę oraz olej, jajka i mąkę. Do miski wrzucam wątróbkę oraz pietruszkę, również możecie ją wcześniej posiekać. Dodaję olej, łyżka oleju wystarczy. I wszystko razem blenduję. Dodaję całe jajko. I następnie mieszając, dosypuję powoli mąkę. Do ciasteczek wątróbkowo-pietruszkowych dodaję 1,5 szklanki mąki, ponieważ wątróbka jest dosyć wodnista, a chcę uzyskać taką gęstą konsystencję. Wykładam ciasto na blachę. Możecie tutaj sobie porównać kolor ciasta wątróbkowego oraz tuńczykowego. Rozsmarowuję ciasto na taki placek. I tak jak poprzednio, wkładam do piekarnika na 160 stopni na 15 minut. Ważne jest, żeby ciasteczka po upieczeniu były dosyć szybko zjedzone. Powinny być zjedzone w przeciągu 3-5 dni. Jeżeli zrobicie większą partię ciasteczek i wasz pies nie jest w stanie ich zjeść, możecie je zamrozić. I tak prezentują się gotowe ciasteczka. Pora na degustację Wektora, które ciasteczka przypadną mu najbardziej do gustu. Powąchał banan, jednak rzucił się na wątróbkę z pietruszką i wydaje się, że to są chyba jego ulubione ciasteczka. Skusił go także tuńczyk. Natomiast bananowe ciasteczka zostały daleko w tyle za wątróbką i tuńczykiem. No cóż, pies mięsożerny zdecydowanie wybrał wątróbkę i tuńczyka, natomiast banan z cynamonem poszedł w odstawkę.
Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do zrobienia własnych ciasteczek i poszukania jakichś nowych, ciekawych smaków. Musicie tylko uważać na niektóre składniki, które mogą być dla psów toksyczne, takie jak winogrona, czekolada, awokado. Jest ich naprawdę sporo, dlatego jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie na mojego bloga. Link do posta znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zachęcam Was do śledzenia bloga oraz do subskrybowania kanału Piesologii, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje. Do zobaczenia!